takim pomysłem Cydyni na okrągło. W 2015 roku, na początku roku, zjawił się w gminie pan Andrzej Łazowski i mówił, no Cydynia, Dynia, może moglibyśmy spróbować. Dążymy do tego, żeby wypromować Cedynię jako miejsce dla promocji produktów regionalnych, żeby zachęcić do odwiedzania gminy Cedyni, że coś się tutaj u nas dzieje, że mamy wszelkiego rodzaju atrakcje, nie tylko historyczne, przyrodnicze, gospodarcze, jak również i towarzystwo. Festiwal Cedynia na Okrągło ma przede wszystkim tworzyć jedność, pewną odpowiedzialność za region i miejsce spotkań ludzi aktywnych, kreatywnych, którzy mają się spotykać i tutaj wymieniać swoje poglądy. Festiwal Cedynia na Okrągło, jak widać, rozrasta się praktycznie przez pączkowanie, bo jest 3 razy więcej wystawców niż było w zeszłym roku. No, korzyści są takie, że reklamujemy nasz tutaj rodzimy teren, czyli Cedyński Park Krajobrazowy, tak samo i Cedynie, i idzie to w świat. To nie jest tylko tutaj, ale to jest całe zachodniopomorskie, a nawet i druga strona. Niemcy też się interesują tym festiwalem i tak jak widać, coraz bardziej się rozrasta. Każda taka impreza jest bardzo dobra, bo właśnie promuje lokalne produkty. I tak jak w Szczecinie, tak jak w Cedyni, tak jak we wszystkich tych miejscowościach dookoła, to jest bardzo dobry pomysł. Świetna reklama. To jest reklama, która jest tak, która działa więcej jak reklamy w telewizji czy w radio, bo najlepsza reklama to jest taka szeptana. Ludzie jak przyjdą, spróbują, posmakują, to wtedy przekazują to, co jest najlepsze. I tutaj żeście trafili w punkt, w dziesiątkę, jakby to powiedzieć.